Przepraszam świadka o treści artykułu. Przepraszam, wskazuje, że w wezwaniu na rozprawę pouczono świadka o jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytanie. Pouczam świadka o treści artykułu 233, paragraf 1 kodeksu karnego. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiała Pani treść pouczenia? Tak, zrozumiałam. Dziękuję. Pouczam Panią, że w tym momencie, jeżeli jest taka Pani wola, ma Pani prawo do złożenia swobodnego oświadczenia co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Nie, dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Tak? Znaczy, przepraszam, bo... Panie Przewodniczący, przepraszam bardzo, ja w niniejszej Proszę, niech sprawie... Pani spocznie. Dziękuję. W niniejszej sprawie Pani Magda Brzeska wyraziła wolę, abym występowała, może być może nieznanym trybie postępowania, ale w charakterze pełnomocnika i ma to ścisły związek z postępowaniem karnym, które toczy się w sprawie śmierci mamy Pani Magdy Brzeskiej, Pani Jolanty Brzeskiej. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o to, aby Pani Magda Brzeska w momencie, kiedy będzie zadane pytanie, które jest związane z tym postępowaniem karnym, a które w pewnych wątkach jest badane też w kontekście Pani Brzeskiej, aby Pani Brzeska mogła ze mną się skonsultować, czy aby mogłaby uchylić się odpowiedzi na pytania, które mogą mieć związek z tym postępowaniem karnym i chciałabym złożyć również pełnomocnictwo. To bardzo proszę złożyć pełnomocnictwo. Tak, oczywiście zgadzamy się na takie rozpoznanie sprawy w zakresie dotyczącym sprawy karnej. Ja na wstępie chciałem powiedzieć, że nikt z nas nie jest w stanie nawet wczuć się w sytuację, w której Pani się znalazła. I wszystkim nam jest bardzo przykro z tego, co się stało. Jest nam też wstyd za to, co zrobiło z tą sprawą polskie państwo. Jesteśmy tu po to, żeby spróbować wyjaśnić wszystkie te okoliczności w zakresie tylko swoich kompetencji, tych, które dzisiaj mamy. Dlatego bardzo prosimy, żeby Pani nam spróbowała pomóc. Jeżeli Pani uzna, że w którymś momencie naruszamy Pani prawa bądź poczuje się Pani niekomfortowo, to ma Pani prawo odmówić zeznania, szczególnie jeżeli chodzi o elementy związane z postępowaniem karnym, odmówić odpowiedzi na pytania. Dlatego proszę czuć się komfortowo. Ja chciałbym zacząć pytanie, jeżeli świadek byłby uprzejmy nam opowiedzieć, świadka rodzina, jak długo mieszkała przy Nabielaka 9? Mówię o mamie i o dziadkach. Według informacji, które posiadam, moja rodzina dostała nakaz w 1951 roku i zamieszkała początkowo na tak zwanym wysokim parterze, czyli to było mieszkania 4, 5, 6, bodajże 7, z tego co ja pamiętam, a następnie nie pamiętam w którym roku, ale zostało zamienione z lokatorami właśnie, którzy zajmowali mieszkania numer 14 ze względu na to, że moja rodzina była rodziną znacznie większą niż tamta rodzina, która zajmowała tamten lokal. Czyli świadka rodzina tam mieszkała od 45 roku, tak? Nie, dobrze? Od 51. Od 51 roku, rozumiem. A czy świadka rodzina brała udział w odbudowywaniu tej kamienicy bądź remoncie tej kamienicy? Z tego co ja wiem, z opowieści, które krążyły po mojej rodzinie, brała udział firma, w której pracował mój dziadek. To była spółdzielnia, która nazywała się Nabielanka. Mój dziadek tam pracował. Rozumiem. A proszę powiedzieć, jak zmieniło się życie Państwa jako rodziny w momencie przeprowadzenia reprywatyzacji? Jakby świadek swobodnie mógł tak opowiedzieć o swoich pamięci i doświadczeniach. Jak zmieniło się Państwa życie? Czy zmieniło się? To znaczy tak, my pierwszą informację, jaką dostaliśmy o tym, że mieszkanie, że w ogóle budynek został zwrócony, to dostaliśmy w maju mniej więcej 2006 roku, nie pamiętam dokładnie daty, dostaliśmy od ZGN-u Mokotów i było tam wyraźnie napisane, że nasze prawa jako lokatorów są takie same, czyli tak jakby będziemy tylko uiszczać opłaty na inne konto. Nasze prawa nie zostały zmienione, czyli
Dalej możemy mieszkać, mamy dalej ważną umowę najmu. Natomiast bezpośrednio przed długim weekendem majowym dostaliśmy drugie pismo od już właściciela, czyli pana Mosakowskiego, że niestety nasza umowa najmu jest nieważna, no i będziemy musieli się wyprowadzić, a tym samym jeszcze niestety, ale płacić odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu. Podobne pisma, dokładnie tej samej treści, dostali wszyscy lokatorzy, którzy zajmowali mieszkania komunalne. W budynku na Nabielaka mieszkań wszystkich było, z tego co ja kojarzę, 21, natomiast tych komunalnych było 10. Z tego, co ja pamiętam, oczywiście. Rozumiem. Czyli straszono państwa karą za bezumowne korzystanie z lokalu, mimo że państwo tam mieszkaliście od 51 roku z rodziną. Tak. Czy mówiono, jakie to będą kwoty, jakie będą konsekwencje? Nie pamiętam dokładnie wysokości. Mniej więcej. Szczerze mówię, nie pamiętam. Nie pamiętam, mama to z tatą obserwowali, bywali na wszystkich sprawach sądowych. Ja ze względu na to, że nie mieszkałam tam w tym lokalu, ja mieszkałam od 2002 roku w Legionowie, to nie byłam bezpośrednio zaangażowana w temat odszkodowań i sprawy reprywatyzacji. Tylko tyle, ile rodzice mi powiedzieli. A czy pani rodzice opowiadali właśnie pani, jak zmieniło się ich życie w momencie, kiedy otrzymali to pismo, że kamienica jest zreprywatyzowana i ma innego właściciela? Jak zmieniło się ich życie? Bardzo zmieniło się. Rodzice przestali tak właściwie i życie stało się bardzo niespokojne. Po pierwsze, no, zaczęli się bardzo denerwować. Tata dużo mówił, że przestał sypiać po nocach, mama to samo. Potem jak doszło do pierwszej próby włamania, czyli to, co słynne jest wycinanie sztab antywłamaniowych, to rodzice próbowali parkować samochód gdzie indziej, bo też nie wiedzieli, czy nie zostanie ukradziony ich samochód lub nie będzie próby włamania do samochodu. Po prostu no, czuli się bardzo niebezpiecznie. Po śmierci mojego ojca, która nastąpiła bardzo szybko, bo tak naprawdę tata trafił do szpitala we wtorek, a zmarł w piątek, bardzo szybko rozwinął się nowotwór, to mama swoje kosztowności, no, których miała bardzo niewiele, ale jednak to były jakieś pamiątki rodzinne po mojej babci, przewiozła do mnie, bo po prostu bała się również trzymać to wszystko w mieszkaniu. Także to był jeden wielki strach, strach tego, że ktoś wejdzie do mieszkania, że ktoś coś zrobi, że ktoś, no nie wiem, no zrobi jakąś krzywdę. No mama czuła się bardzo, bardzo naprawdę zestresowana. A czy ktoś próbował wejść do państwa mieszkania? Znaczy na pewno jeden taki przypadek był, gdzie była próba wycięcia sztab antywłamaniowych. To była jedna próba ewidentna. O więcej próbach nie słyszałam. A czy akurat pani może była świadkiem tego zdarzenia? Ja byłam świadkiem przez telefon, tak? Dzwoniłam wtedy do mojej mamy i moja mama powiedziała: słuchaj, nie mogę z tobą rozmawiać, bo właśnie próbują nam się włamać przez telefon. To była godzina mniej więcej 20:15 i mama powiedziała, że iskry lecą do mieszkania przez drzwi od dołu. Czyli ktoś próbował przewiercać te drzwi, tak? Tak, sztaby antywłamaniowe były wycinane diaksem. Ja myślałam, że moja mama żartuje, ale moja mama nie żartowała. A kto próbował dokonać tego włamania dzisiaj, wiemy? Pan Mosakowski przyszedł ze swoimi, no nie wiem, osiłkami, ale także również z dwoma panami policjantami. Wtedy miał dowód na zameldowanie się w mieszkaniu na Nabielaka. I panowie policjanci twierdzili, że oczywiście miał prawo zameldować się. A czy rozumiem, a czy mama opowiadała o jakichś innych formach szykan czy podobnych wejściach ze strony pana Mosakowskiego bądź innych osób? Próby były takie, że na przykład w budynku na Nabielaka na górze była pralnia i tam lokatorzy trzymali pralki. To było takie ustalone i w związku z tym, że my tam trzymaliśmy pralki jako lokatorzy, to uiszczaliśmy opłaty w związku z tym, spisywaliśmy stan licznika i opłacaliśmy zużycie prądu. Natomiast pan Mosakowski doskonale wiedział, która pralka jest nasza, została nasza pralka wyrzucona z tej pralni. Mama dostała pismo, że musi opróżnić piwnicę.
termin dostała jakiś, nie pamiętam jaki. Dostała też informację, że nie może przechodzić przez pomiędzy wejściem do budynku a chodnikiem i że za to przejście tam jest, nie wiem, no z 1,5 metra, może ze 2, w każdym razie, że musi uiszczać 500 zł miesięcznie za przejście. To były takie szykany, czy 500 zł za przejście do pralni miała uiszczać? Nie, za przejście do budynku, za wejście do budynku. Przez chodnik, chodnik, pomiędzy chodnikiem takim ogólnodostępnym od ulicy do budynku. 500 zł miała płacić tak, mama? Tak, mama tyle miała płacić. Za przejście tak, takie za przejście do budynku, za wejście do budynku. Pan Mosakowski pierwsze w ogóle co zrobił w budynku, to było wycięcie ogrodzenia, które istniało, potem zniszczenie chodnika, zlikwidowanie chodnika. Potem postawił takie bardzo dziwne ogrodzenie, które było z takich ociosanych desek sosnowych, tam starsze panie, które mieszkały w tym domu, nie mogły przechodzić, także jego szykany nie dotyczyły tylko nas, lokatorów, ale także i osób, które miały wykupione mieszkania. A do czego świadka zdaniem te szykany miały doprowadzić? Jaki był cel tych szykan? Na pewno pozbycie się lokatorów, którzy tam mieszkali, a tak to trudno mi powiedzieć. A czy według świadka wiedzy, czy świadek pamięta jakieś relacje może sąsiadów, dlaczego sąsiedzi się wyprowadzali z tej nieruchomości? Jakieś relacje, albo mama może przekazywała jakieś relacje? To znaczy ja wiem, że jedni sąsiedzi nie mieli możliwości już walczyć, to znaczy oni nie chcieli nawet walczyć, bo byli za granicą, mieszkali za granicą i wiedzieli, że nie ma sensu walczyć o to mieszkanie, tak? Oni wiedzieli, że już nie wrócą z zagranicy. Drugi sąsiad, wiem, że zajmował mieszkanie jego bodajże ojciec albo teść, nie jestem pewna. I on z kolei wiedział, że nie będzie miał umowy najmu na to mieszkanie, więc też w pewnym sensie odpuścił walkę o mieszkanie. Natomiast pozostałe osoby, wiem, że nasza sąsiadka z dołu dostała mieszkanie socjalne, miała 2 dzieci, jej przysługiwało, tak? Moja mama jako jedyna nie dostała, ponieważ ja z racji tego, że byłam zameldowana, ja dostałam prawo do mieszkania socjalnego. Ja nie skorzystałam z tego prawa, odmówiłam. Napisałam, że ja mam gdzie mieszkać, natomiast moja mama nie dostała nic. Rozumiem. Po prostu. Czyli rozumiem, że w momencie eksmisji pani mama miałaby się gdzie podziać? Nie, nie miałaby gdzie się podziać. Kompletnie nie miałaby gdzie. I to nikogo nie interesowało. Rozumiem. A czy inni sąsiedzi poza tymi, które pani wymieniła, padli też ofiarą tego sposobu czyszczenia kamienicy? Tak, tak po kolei każdy w rezultacie miał jakąś sprawę sądową, natomiast każdy starał się szybko odpuszczać, dlatego że po prostu to nie było sensu. Z tego co wiem, oczywiście oferowano na początku, straszono oczywiście odszkodowaniem, że człowiek będzie musiał płacić odszkodowanie. No to wiadomo, każdy rezygnuje. Potem słyszałam też, że oferowano jakieś odstępne. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale słyszałam w przypadku jednych lokatorów, że rzekomo dostali odstępne, ale potem podobno nie zostały im wypłacone za to, żeby się szybko wyprowadzili. No i to tak mniej więcej wygląda. A czy pani mamie bądź tacie proponowano, czy pan Mosakowski bądź ktoś inny proponował pieniądze za to, że się państwo wyprowadzicie? Tak, proponował raz. Byłam przy takim spotkaniu, byłam z moim tatą na takim spotkaniu. Pan Mosakowski zasugerował nam 80 tysięcy za to, żebyśmy się wyprowadzili. Natomiast powiem szczerze, 80 tysięcy nie była to kwota, która by wystarczyła nawet na zakupienie kawalerki daleko poza Warszawą, czy na wynajęcie jakiegokolwiek mieszkania, bo miejmy świadomość, że no, chodziło o 2 osoby, czyli mojego tatę wówczas żyjącego i moją mamę.
I chodziło o zabezpieczenie ich potrzeb lokalowych, mieszkaniowych. Nie chodziło o jakieś pałace, super mieszkania. Nawet o zwykłą, małą kawalerkę nie musiała być w Warszawie, nawet poza Warszawą, tak? No, 80 tysięcy wydawało się wówczas kwotą olbrzymią, natomiast no to... A czy pan Mosakowski wspominał państwu, czy te 80 tysięcy chciał przekazać w gotówce, rozumiem, tak? W gotówce, tak? Tak, tak. A w pewnym momencie moja mama powiedziała, że dobrze, ale chciałaby w takim wypadku umowę notarialną, no bo dlatego, że no jeżeli ona nawet dostanie takie, ona nie chciała w ogóle przyjąć żadnych pieniędzy w gotówce od pana Mosakowskiego. Powiedziała, że może to przyjąć na konto, ale pod warunkiem, że będzie zawarta umowa notarialna, bo powiedziała, że jeżeli dostanie cokolwiek na konto, no to niestety, ale... nie może mieć takich pieniędzy, no bo urząd skarbowy wtedy będzie się mógł dopytywać, skąd emerytka dostająca 1200 zł raptem ma 80 tysięcy na koncie. Czyli pan Mosakowski chciał państwu przekazać pieniądze do ręki bez żadnej podstawy prawnej. Tak. A jak reagował, jak mama mówiła, że nie można tego zrobić bez umowy notarialnej? Twierdził, że oczywiście umówi się z nią do notariusza i zwodził ją. Zwodził ją, zresztą w telefonie były dowody, że się umawiał z nią do tego notariusza, ale ciągle było to odwoływane i odwoływane i odwoływane, że no dobrze, to już jutro, tak, ale właściwie no to może jednak nie. Czy według pani wiedzy inni sąsiedzi, którzy się wyprowadzili, też dostali tak pieniądze do ręki? Według mnie nie. Z tego, co ja słyszałam, jedna sąsiadka miała zaoferowane 50 tysięcy, ale w końcu tych pieniędzy nie dostała. Rozumiem. W 2011 roku dla programu Superwizjer powiedziała pani, że wie pani, co stało u podstaw śmierci pani mamy. Czy mogłaby pani dzisiaj nam rozwinąć, co w pani ocenie stało u podstaw śmierci mamy? Wydaje mi się, że po prostu chodzi o to, że komuś musiała moja mama podpaść, tak? Dlatego, że człowiek tak nie ginie. Rozumiem. A czy mogła podpaść, a komu mogła podpaść w pani zdaniu? Nie chciałabym snuć jakichś teorii spiskowych. Rozumiem. Chciałem jeszcze zapytać panią o to, czy mama, wiem, że czytałem, że mama, pani mama wielokrotnie zwracała się o pomoc do ratusza, do instytucji publicznej. Czy kiedykolwiek uzyskała tam jakąś pomoc? Nie. Rozpoczynaliśmy pierwsze w ogóle rozmowy w wydziale mieszkaniowym na ulicy Wiktorskiej. Nie chciano nawet z nami rozmawiać, nawet nie chciano nam udzielić jakiejkolwiek porady prawnej, wsparcia, nic, po prostu nic. Nie pamiętam nazwiska pani naczelnik, ale nigdy nie miała dla nas czasu, żeby z nami porozmawiać i nawet powiedzieć, co my mamy dalej ze sobą zrobić. Mama pisała bardzo dużo pism. Ostatnio, z tego co pamiętam, nawet napisała do ratusza 28 lutego, czyli dosłownie dzień przed swoją śmiercią. Rozumiem. Też nic. A czy... Nawet nie przyszła później żadna odpowiedź. A czy prawdziwe są informacje, które znalazłem dziś w prasie, że czyściciele kamienic chcieli zlicytować również rzeczy osobiste pani mamy? Był spis komorniczy zrobiony, tak, to prawda. Rozumiem. A może pani opisać, jak pani pamięta ten dzień, w którym mama zaginęła? To był 1 marca. Ja pamiętam, że na pewno zapisałam dziecko do szkoły, dlatego że to był bardzo charakterystyczny dzień. 1 marca akurat rozpoczęły się zapisy do szkoły. I no dzień jak co dzień, tak? Miałam wieczorem zadzwonić do mamy. Ja zawsze dzwoniłam. Dzwoniłam do mamy wieczorem o godzinie 20 i dzwoniłam do mamy i nie odbierała telefonu. I powiem szczerze, że
nie przejęłam się tak bardzo tym, że nie odebrała telefonu. No, nie odebrała to nie odebrała, ale zadzwoniłam też i na telefon komórkowy, przy czym mój telefon komórkowy nie wyświetlał się wtedy, to znaczy w sensie numer miałam zastrzeżony, ale my z mamą miałyśmy tak taki układ między sobą, że jeżeli ona zobaczy, że jest jakiś telefon, który nie wyświetla się numer, to będzie wiedziała, że to ja i oddzwoni. Ale nikt do mnie nie oddzwonił i nie oddzwoniła też następnego dnia mama, ale ja wtedy pracowałam i jakoś tak w ciągu dnia nie zwróciłam na to uwagi, że ona nie oddzwoniła do mnie. Po prostu pojechałam z powrotem do domu po syna. No i wieczorem znowu w środę zadzwoniłam i nikt nie odbierał, ani w domu, ani na telefon komórkowy. No, nieco to już wzbudziło takiego mojego zaniepokojenia, nieco moje zaniepokojenie, ale nie tak, żeby już, nie wiem, zgłaszać to gdzieś na policję. No, moja mama w końcu była dorosłą osobą, no, mogła robić co chce. Właściwie zawsze moja mama jak wychodziła, to mi mówiła, że gdzieś wychodzi, czy że załatwia jakieś sprawy, ale no, nie pomyślałam, no, człowiek nie zakłada nic złego tak naprawdę. W czwartek zaczęłam już rano się bardzo niepokoić, to znaczy zadzwoniłam już i rano również, przed wyjściem do pracy zaczęłam dzwonić do mamy już około godziny 7 rano, właściwie jak odwiozłam syna do szkoły i właściwie cały dzień tak mniej więcej co 15-20 minut dzwoniłam z komórki do mamy, no nikt niestety nie odbierał. I po południu zadzwoniłam do przyjaciół mojej mamy, działających właśnie w ruchu lokatorskim. To było tak pod wieczór i mówię, że... Nie, przepraszam, to było w piątek. W czwartek jeszcze tak do wieczora późnego, bardzo późnego dzwoniłam, tak gdzieś do 11-12 w nocy. No mama niestety nie odbierała, co już mnie bardzo, bardzo zaniepokoiło. Dla mnie logistycznie jest bardzo trudno pojechać na Nabielaka, dlatego że ja mam małe dziecko, które sama wychowuję, więc nie mam jak, nie ma kto za mnie odebrać tego dziecka i nie ma kto się nim zająć. Michał wtedy jeszcze był mały, jeszcze chodził do przedszkola. I w piątek rano zadzwoniłam właśnie, tak jak mówię, do Janusza i Bożeny Baranków. Oni byli bardzo blisko z moimi rodzicami, potem później byli z moją mamą bardzo blisko. I zapytałam Janusza, czy coś wie, czy mieli może jakieś spotkanie lokatorów. Oni bardzo często się w czwartki spotykali. I mówię, słuchaj Janusz, czy coś wiesz, bo ja nie mogę się skontaktować od paru dni z mamą. Nie wiem, co się dzieje. I Janusz też się bardzo mocno zaniepokoił, bo właściwie nie wiedział, co się dzieje, tak samo. I mówi, słuchaj, będę zaraz dzwonić, będę szukać, nie wiem, co się dzieje. Ja zadzwoniłam jeszcze do swojego byłego partnera, do ojca mojego dziecka i mówię, słuchaj, ja nie mogę podjechać po pracy, ale mówię, ty podjedź, są drugie klucze u sąsiadki, spróbuj otworzyć drzwi. Jeżeli nie otworzysz albo będziesz mógł otworzyć, to znaczy, że mamy w domu nie ma i trzeba przedsięwziąć jakieś kroki. On rzeczywiście pojechał, nie mógł otworzyć, bo tam jest skarbiec, tam był skarbiec zainstalowany, czyli taki specjalny zamek, trzeba specjalne ruchy wykonać, żeby to otworzyć. Nie potrafił tego zrobić, ja mu nie umiałam wytłumaczyć, ale dzięki temu wiedziałam, że zamek jest zamknięty z zewnątrz, że nikogo nie ma w środku i w sobotę rano pojechaliśmy wszyscy razem. On pierwszy wszedł do mieszkania, żeby sprawdzić, bo wszyscy byliśmy we trójkę, łącznie z właśnie moim małym synem. Obszedł mieszkanie, no, nikogo nie było, po prostu nikogo nie było. Była torebka mojej mamy, było jedzenie w lodówce, no, które już niestety, ale zaczynało śmierdzieć. Były nieumyte naczynia w zlewie i wszystko było tak, jakby mama wyszła, po prostu wyszła. Była komórka na stole, była jakaś gazeta, no tak jakby po prostu wstała, wyszła na chwilkę. Przy czym ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Pojechaliśmy na policję na ulicę Malczewskiego, ja chciałam złożyć doniesienie o zaginięciu, ale nie chciano tego doniesienia ode mnie przyjąć, bo powiedziano, że ja nie mam zdjęcia mojej mamy. Jak ja chciałam w ogóle dokładnie opowiedzieć, jak moja mama wygląda,
jakie ma znaki szczególne, łącznie z bliznami na ciele, jak jest ubrana dokładnie. Nie byłam tylko pewna, które buty wzięła, ale miałam do wyboru tylko dwie pary, więc bardzo charakterystycznie, jak była ubrana. Wszystkie detale mogłam opowiedzieć naprawdę bardzo wnikliwie. I nie chciano tego ode mnie przyjąć, no więc ja w takim wypadku też musiałam jakoś się przeorganizować. Wyszłam, pojechałam z powrotem do domu, znalazłam pieniądze, które zostały wypłacone, dowód wypłaty tych pieniędzy, no dowód osobisty. Wszystko było w mieszkaniu. Więc pojechaliśmy z powrotem do Legionowa, bo moje dziecko musiało zjeść, no niestety. I ja wymyśliłam, że może będę mogła złożyć doniesienie w Legionowie o zaginięciu, ale tam też nie chciano ode mnie przyjąć doniesienia o zaginięciu osoby. Powiedziano mi, że ja muszę przyjechać na Mokotów. Ja pojechałam na Mokotów z moim małym dzieckiem i musiałam przy moim małym dziecku składać doniesienie o zaginięciu osoby. I złożyliśmy to doniesienie przy dziecku, które właśnie miało niecałe 7 lat. Wysłuchiwało tego moje dziecko o zaginięciu mojej mamy, a jego babci. Co się działo, jeżeli mogę zapytać, to co się działo dalej? Czy w pani ocenie, czy w ocenie świadka, na ile świadek ma oczywiście wiedzę z tamtego czasu, czy dobrze zbadano miejsce, gdzie znaleziono świadka mamy? Tego nie wiem. Rozumiem. No dobrze. Jeszcze chciałbym wrócić do jednej rzeczy, bo tak, ja zwróciłem się do komendy policji z pytaniem o wykaz interwencji w państwa domu. Z tego wynika, że jest no, kilkanaście tego typu interwencji i generalnie to widzę, że to pan Hubert Masalski zgłaszał państwa jako awanturników. Chciałem zapytać, jaka jest pani wiedza na ten temat? Czy mama coś wspominała, czy może pani była świadkiem tych zdarzeń, które opisuje policja? To znaczy wiem, że no, jakoś nie kojarzę, żeby moja mama się awanturowała, szczerze mówiąc, natomiast wiem, że w momencie, kiedy na przykład było włamanie do nas do domu, tak jak mówiłam przed chwilą, jak wspominałam o tym przecinaniu diaksem tych sztab antywłamaniowych, to rodzice wzywali policję. Jak wyniósł pralkę z pralni, to rodzice wzywali policję. Nie wiem, jak w innych sytuacjach. Czy była policja wzywana? Jeszcze kilka takich pytań mniejszej wagi, być może w świetle całej sprawy. Czy podnoszono pani rodzicom czynsze po zmianie właściciela, po reprywatyzacji? Tak. A czy świadek może pamięta, jaka to była, o ile podnoszono te czynsze? Czy to była kwota znacząca? Nie pamiętam. Szczerze powiem, że wszelkie dokumenty, które dotyczą sprawy na Bielaka, przekazałam do Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Dlatego i nie przeglądałam ich po śmierci mamy. Rozumiem. A czy stosowano wobec pani rodziców jakieś inne formy szykan, żeby pani rodzice się wyprowadzili jeszcze? To jest tak, że to, co opowiadałam, no było między innymi włamanie, tak? To włamanie, naliczanie opłat za bezumowne odszkodowanie, to znaczy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, te 500 zł za przechodzenie, ta próba właśnie wystawienia pralki, twierdzenie, że oczywiście my nie mamy prawa korzystać, twierdzenie, że nie mamy prawa korzystać z pralni. Potem tak, to co wszystkich lokatorów dotyczyło, właściwie i właścicieli mieszkań, no to pan Mosakowski zamknął przejście na podwórko była altanka śmietnikowa, teraz przed domem stoją kontenery na śmieci, więc to wszystkich jakby dotyczy. Pan Mosakowski też zabronił, właściwie no zabronił, uniemożliwiał skutecznie przeprowadzenia remontów, które, ale to już no właścicielom wspólnocie mieszkaniowej, to ja wiem, że mieli kłopot. A czy mama kiedyś wspominała, jak wyglądała ta rozmowa z panem Mosakowskim bądź z osobami, które przyprowadzał, no w momencie, w którym na przykład włamywano się do państwa do domu, czy przekręcano te, jak świadek nie zeznała? Nie. Czy wspominała, jak ten rozmowy wyglądał? Rozumiem. Nie.
To jeszcze... Wiem, że, przepraszam, jeszcze tak. Dokończę. Wiem, że też mama miała problem z rozliczeniem tak zwanej nadpłaty za media. To niestety nie rozliczyła tego nigdy. A czy to prawda, że jeszcze na koniec panią pozwano za bezumowne korzystanie tak. z tego lokalu? Tak, na 85 tysięcy złotych. Właściwie dwie były rozprawy po to, żeby nie było przekroczonej odpowiedniej kwoty, więc raz było chyba 70 tysięcy, a drugi pozew był 14 tysięcy z jakąś tam małą końcówką. I pani to, świadek to odbierała jako forma też szykany, żeby nie rościć prawa do tego mieszkania, czy może... Tak. Czy może tak? To znaczy mnie chodziło chyba prawdopodobnie, żeby całkowicie już pognębić tak na sam koniec, bo ja spłacałam odszkodowanie za bezumowne użytkowanie lokalu, które my no, musiałyśmy spłacić, to spłaciłam prawie 20 tysięcy. Czyli po śmierci pani mamy, wcześniej umarł tata, od pani jeszcze żądano pieniędzy za bezumowne korzystanie tak. z tego lokalu. I ja spłaciłam to. Spłaciła pani te pieniądze? Tak. Czyli rozumiem, że... A jakie były decyzje sądów? Sądy stawały po której stronie? Sądy stawały zawsze po stronie pana Mosakowskiego. Zawsze. I tak naprawdę były momenty, kiedy moja mama miała tak mniej więcej 8 rozpraw miesięcznie, na które przychodziła i pan Mosakowski potrafił się nie zjawiać, bo na przykład twierdził, że nie miał napisanego numeru sali, więc nie może przyjść. Albo na przykład, że wyjechał za granicę i rozumiem. Już. Czyli podsumujmy. Pani, czy prawdziwe jest to wszystko, co sobie zdążyłem zapisać? Pani rodzina mieszka w kamienicy, mieszkała w kamienicy przy Nabielaka od 1951 roku. Tak. Brała udział w remontowaniu tej kamienicy, odbudowie tej kamienicy i po reprywatyzacji życie pani rodziny zamieniło się w piekło. Niestety. Można tak to chyba określić. Jak pani dzisiaj słyszy, że prawa do odszkodowania za tą kamienicę zakupiono za 300 zł, a roszczenia do części udziałów, które dawały panu Mosakowskiemu prawo bycia stroną w tej sprawie, sprzedano za 1500 zł za udział. Jak pani dzisiaj słyszy, to i przyznano jeszcze na sam koniec panu Mosakowskiego 2 miliony za bezumowne użytkowanie. Jak pani to słyszy i jeszcze weźmie pani te wszystkie wyroki sądów na korzyść pana Mosakowskiego, z perspektywy czasu, jak pani ocenia tę sytuację? Chciałabym nic nie powiedzieć. Rozumiem. Dziękuję uprzejmie, pan Bartłomiej Opaliński. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie, czy ma pani wiedzę na temat tego, poza tymi brutalnymi próbami wtargnięcia, diaksem, próby przecięcia sztab antywłamaniowych, czy była kiedyś taka sytuacja, żeby pan Mosakowski był w mieszkaniu, w którym przebywała, zamieszkiwała pani mama? Czy taka sytuacja była? Tak, oczywiście. Nawet wiem, że nieraz przebywał, bo ja nawet byłam świadkiem, że był. A to spotkanie, przy którym pani uczestniczyła, czy pamięta pani może, kiedy ono miało miejsce, jak przebiegało? Na pewno na samym początku, jak wszedł i obchodził to mieszkanie prawie jak swoje. To pamiętam, że było mnóstwo osób, nie potrafię powiedzieć ile, ale w każdym razie przyszli jako rzekomi właściciele. Ja nie wiem, kto to był wtedy, ale podobno byli to właściciele i opowiadali, że tu były takie okna, tu były takie drzwi. Moja mama twierdziła, że takich okien tu nigdy nie było w tym domu, ale oni tak twierdzili. Ci ludzie. Ja nie wiem, kto to byli ci ludzie, bo oni się nigdy nie przedstawili. Ale byli razem z panem Mosakowskim. Tak, tak było. Ja pamiętam, że jadłam wtedy obiad, bo ja przyjechałam z pracy, przyjechałam do swojego dziecka, bo moje dziecko wtedy przebywało u moich rodziców. No tak to wyglądało. A czy jest pani w stanie powiedzieć, co było celem tego spotkania? Czy tylko takie, nazwijmy kolokwialnie, rozpoznanie terenu, zobaczenie, co tam jest? Czy jakiś był głębszy cel, który wynikał z tego? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Ja powiem szczerze, że my byliśmy zbyt zaskoczeni, żeby w ogóle jakkolwiek zareagować, tak? Bo jeżeli człowiek wie, że ktoś taki do nas by przyszedł, to wtedy można zareagować, można się przygotować. Natomiast my nic nie wiedzieliśmy.
że właściciele lub ktoś podający się za właściciela przyjdzie do nas i będzie wchodził po prostu do nas do mieszkania jak do siebie. A czy pan Musakowski bądź któraś z tych osób, które z nim wtedy były, pokazywała jakieś dokumenty, żeby potwierdzić? Nie. Aha, czyli tak po prostu weszli i oznajmili, oto jesteśmy nowymi właścicielami. Tak. My nigdy nie widziałyśmy żadnych, nie widzieliśmy w ogóle, jeszcze jak mój tata żył, nie widzieliśmy żadnych dokumentów potwierdzających. W sądach również pan Musakowski nie legitymował się dokumentami, tylko my z naszej strony legitymowaliśmy się dokumentami. Jak prosiłyśmy potem z mamą jako strona o możliwość dotarcia do dokumentów źródłowych, wychodziło, że niestety nie jesteśmy stroną. Czyli nawet nie było państwu umożliwione dotarcie nie. do Nie jesteśmy stroną i koniec. Niestety. Pan Musakowski również w pewnym momencie miał możliwość dotarcia do mojego aktu urodzenia, aktu ślubu moich rodziców, aktu zgonu mojego ojca, ponieważ wyszło, że jest stroną. Natomiast my absolutnie... A skąd uzyskał te dokumenty? W pewnym momencie mój tata zmarł, tak jak wspominałam, to był 2007 rok, któreś z postępowań sądowych się toczyło. I pan Masalski, jako pełnomocnik pana Musakowskiego, wystąpił do sądu o przyspieszenie sprawy o nabycie spadku po moim ojcu. I wtedy miał prawo po prostu jako strona wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego o wszystkie te dokumenty. Nieważna była ustawa o ochronie danych osobowych, nic. Po prostu wszystkie dokumenty, jakie tylko chciał, mógł wyciągać. Ja poszłam i wtedy zostały mu udzielone. Tak, ja poszłam do urzędu, zapytałam, dlaczego ma prawo. No niestety, takie mamy prawo dziurawe. Czy w kamienicy przy ulicy Nabielaka 9 zamieszkiwały osoby niepełnosprawne, czy mające trudności z poruszaniem się, czy na przykład osoby, które wychowywały małe dzieci? Ja wychowywałam małe dzieci i mój syn jest niepełnosprawny. Również ja mam orzeczenie o niepełnosprawności. Moja mama już miała orzeczenie o niepełnosprawności, bo też miała. Sąsiadka z dołu, dwójka małych dzieci. A tak to trudno mi powiedzieć w tej chwili tak na szybko. Raczej nie, bo była to kamienica bardziej starszych ludzi, ale potem zaczęły się wprowadzać osoby z młodszymi dziećmi. Ale starsze osoby też były, tak, które miały osoby, problemy tak. z poruszaniem się na przykład. Tak. Dlaczego jak o tym pytam? Pytam z tego względu, to jakby kolejne pytanie, czy jest prawdą, że przed wejściem do budynku w chodniku powstała, czy też została specjalnie przez pana Musakowskiego jakaś wyrwa stworzona, coś takiego, żeby utrudnić mieszkańcom życie? Tak, to jest prawda, to jest prawda. Były co najmniej dwie osoby mieszkające zresztą na tym samym piętrze, co moja mama, dwie starsze panie, które miały problem w pewnym momencie, żeby się poruszać i przedostać. Był chodnik, natomiast zostało to usunięte. Potem zostały położone zwykłe palety drewniane, żeby w ogóle te osoby mogły dotrzeć do budynku. A kto te palety położył? Z tego co wiem, gospodarz budynku. Czyli tak naprawdę państwo sobie sami próbowaliście jakoś sumptem. Prowizorycznie poradzić tak. w tej sytuacji. Tak. Potem z tego co wiem, zresztą został ułożony chodnik na koszt wspólnoty. A w jakim celu zostały usunięte te płyty chodnikowe, powstała ta wyrwa w tym chodniku? A to chyba nie do mnie to pytanie. Czyli żadnego... Racjonalnego powodu nie było, ponieważ chodnik był... Względy logiki bardzo... nie wskazywały, że trzeba było coś takiego zrobić. Tak, ponieważ chodnik był w bardzo dobrym stanie. On nie wymagał remontu, nie wymagał żadnego, nie wiem, żadnej naprawy, wymiany czy czegoś takiego. Czy można więc powiedzieć, że była to w pewnym sensie próba nękania lokatorów, dokuczenia im? Tak, i złośliwość. A czy inne tego typu próby nękania może pani jakieś kojarzy, takie, o których jeszcze nie mówiliśmy, oprócz podwyżek w czynszu, oprócz próby włamania, oprócz tych części wspólnych, wynoszenia z suszarni różnych urządzeń typu pralka, czy jeszcze może jakieś inne formy pani pamięta, czy to w stosunku do pani i pani rodziców, czy do innych lokatorów? No może? Mówiłam między innymi o tym, że zamknął dostęp do
podwórka, czyli bramę zamknął. W związku z tym kontenery na śmieci muszą stać przed budynkiem, tak? To jest dosyć duże utrudnienie, dlatego że lokatorzy teraz muszą opłacać wywózkę śmieci za ludzi, którzy tam sobie wrzucają śmieci, dowolni ludzie tak naprawdę, tak? Czyli każdy przechodzień tak naprawdę mógł. Dokładnie, dokładnie. No to jest problem. Spośród tych lokali, które były wtedy zajmowane, ile osób po przejęciu kamienicy, po decyzji reprywatyzacyjnej nie wytrzymało tego stanu nękania i się wyprowadziło? Czy ma pani taką wiedzę, jak to wyglądało? Trudno mi powiedzieć, moja mama prowadziła taką kartkę, która została dołączona do akt sprawy i tam były dokładne daty z datami wyprowadzki poszczególnych lokatorów. A czy ma pani wiedzę, bo wspomniała pani, że pani mama wielokrotnie zwracała się z prośbą, z wnioskiem do ratusza o pomoc, nigdy takowej nie uzyskała. A czy ktoś z tych pozostałych osób zwracał się do ratusza z prośbą o pomoc, czy może do jakichś innych instytucji i czy taka pomoc została kiedykolwiek udzielona? Z tego co wiem, pozostali lokatorzy dostawali z reguły mieszkanie socjalne, bo na przykład tak, na parterze wiem, że była rodzina z małymi dziećmi, dostali mieszkanie socjalne, zostało im przydzielone z racji odpowiednich przepisów. Na pierwszym piętrze pani z dwójką małych dzieci w odpowiednim wieku również zostało im przydzielone mieszkanie socjalne, więc nie było potrzeby zwracania się do ratusza czy do innych władz z prośbą o jakąkolwiek pomoc. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan Paweł Lisiecki. Świadek powiedział, że w 51 roku, tak, rodzina otrzymała nakaz na mieszkanie. Tak. Z wypowiedzi wynika również, że rodzina świadka brała udział w ramach spółdzielni mieszkaniowej, tak, w tak. budowie tego, czy w odbudowie właściwie tego budynku. Rozumiem, że odbudowa budynku była jakoś związana z tym nakazem zamieszkiwania, z nakazem na mieszkanie, tak? Że w ramach takiego jakby wynagrodzenia za trud włożony w odbudowę tego budynku rodzina mogła zamieszkać w tym lokalu. Dobrze to rozumiem? Z tego, co ja wiem oczywiście, bo tak zostało mi to przekazane, że dwa budynki, które są obok siebie na Nabielaka, czyli Nabielaka 9 i Nabielaka 11, to właśnie były takie odbudowane przez tą samą spółdzielnię i tam dostały właśnie lokale osoby, które no, potrzebowały tych mieszkań, właśnie pracujące w tej spółdzielni. Z tego, co mi zostało przekazane kiedyś. A jak to się stało, może świadek wie, że właścicielem w pewnym momencie stało się miasto, a nie spółdzielnia, bo tak rozumiem, że spółdzielnia to budowała, nie wie świadek. Niestety nie wiem. Mhm. Czy świadkowi wiadomo, że panu Markowi Mosakowskiemu wypłacono odszkodowanie za część lokali w tym budynku, no, na przykład za te zbyte na rzecz tych, którzy wcześniej udało się wykupić? Nie wiem. Bo rozumiem, że rodzina świadka żadnego wynagrodzenia za tę pracę w postaci, nie wiem, nie dostała za odbudowanie. Nie, oczywiście, że nie. Co więcej, jak my mieszkaliśmy w tym domu, no to mój tata z pozostałymi sąsiadami co roku wchodził na dach, ten dach uszczelniał i dużo innych rzeczy robił takich, no, które normalnie należą do obowiązków Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. A jakieś nakłady, nie wiesz, czy świadek, były robione przez ZGN na ten budynek, czy... Zakładanie gazu, tego typu? No nie było tam ciepłej wody, był piec gazowy, także to tam nie było takich jakichś wielkich super warunków do mieszkania. Oczywiście to było duże mieszkanie, ale na przykład okna były bardzo nieszczelne, więc my też musieliśmy inwestować w te okna. My jako lokatorzy. Tak, zwróciliśmy się o wymianę tych okien, ale no niestety nam nie wymieniono tych okien. A co, jaka była argumentacja, że się nie wymieniono? No niestety nie było środków na to. Biały montaż też my sami wymieniliśmy. A to który rok mniej więcej był?
Trudno mi powiedzieć, ale to było pomiędzy 80 a 90 rokiem, jak my wymieniliśmy ten biały montaż, cały, prawie cały, no oprócz wanny, tak, bo wanna była taka duża, żeliwna, stara. No, tata robił na swój własny koszt wymianę rur w mieszkaniu, no nie mówiąc oczywiście o jakichś tam drobnych też innych naprawach. Dużo, dużo takich rzeczy. A jak wyglądało przejęcie nieruchomości przez pana Marka Mosakowskiego? No to tak jak mówiłam, że samej formalności to ja nie wiem, jak to wyglądało, natomiast no wyglądało tylko tyle, że my dostaliśmy pismo od niego, że teraz już mieszkamy u niego, no i teraz nasze umowy najmu są nieważne i tyle. Że umowy najmu są nieważne i tak. To było na piśmie, tak? Tak. A czy żądał jakby tego, żebyście państwo podpisali z nim jakieś umowy? Nie. Nigdy nie było czegoś takiego, żeby żądał podpisania umowy z nim. Mhm. Nie sugerował nigdy podpisania umowy z nim. Czyli, że umowy państwa są nieważne, tak? Tak. Tak. I ja pamiętam, że wszyscy lokatorzy, którzy wówczas mieszkali we wszystkich mieszkaniach tych komunalnych, zebrali się i poszli do prawnika, żeby potwierdzić, no w ogóle zapytać się, na czym stoją, tak, bo to jest sytuacja no, dosyć niebywała i prawnik wtedy powiedział, że jak najbardziej umowa jest ważna, bo to wynika bezpośrednio z przepisów prawa, no, i to wszyscy potwierdzali, że te umowy dalej są ważne. A czy pan Marek Mosakowski próbował jakoś wypowiadać umowę między innymi pani Jolancie Brzeskiej? Tak, tak, niejednokrotnie próbował je wypowiadać, oczywiście przedstawiając różne jakieś dokumenty osób, które rzekomo próbują wynająć to mieszkanie za jakieś pieniądze. Były też takie dokumenty. A czy była próba zameldowania kogoś w tym mieszkaniu albo z właściciela, oprócz właściciela to nikogo, nie było takiej sytuacji. Tylko pan Marek Mosakowski próbował się, znaczy nie próbował, zameldował się, tak? I dlatego próbował się włamać do tego mieszkania, twierdząc, że jest zameldowany i ma prawo wejść. A jak to się stało, że się pan Marek Mosakowski zameldował w tym mieszkaniu? Znaczy nie wiem, to urząd dzielnicy jakoś? Wie pan, my do dnia dzisiejszego nie wiem, bo my zgłosiliśmy to na policji, wtedy ja zgłaszałam to z moim tatą, zgłosiliśmy do prokuratury. Pan Marek Mosakowski został wymeldowany w trybie administracyjnym bardzo szybko, natomiast niestety nikt nam nie chciał wyjaśnić i nie dostaliśmy żadnej informacji co i jak. Więc też dziwna sprawa, bo już tyle lat minęło i sprawa ucichła. Wspominała pani o tym wycinaniu sztab w drzwiach wejściowych do mieszkania. W którym to było roku? 2009, 10? Nie, ja myślę, że bardziej na początku, albo 2006, albo 2007, bo mój tata jeszcze żył. Rozumiem. A tata zmarł w grudniu 2007 roku. Proszę powiedzieć jeszcze, bo wspominała pani o tych 500 zł za przejście do budynku. Czy to było na piśmie, w jaki sposób? Tak, na piśmie. To było jednorazowe wezwanie, jakieś informacja? Tak, jednorazowa informacja, wezwanie do opłacania takiej kwoty i to miało być co miesiąc opłacane. A świadek wspomniał o tym, że tutaj pan przewodniczący pytał o tę kwotę, którą sąd nakazał zapłacić za nieprawomocne zajmowanie mieszkania, tak? Na czyją rzecz świadek miał wpłacić te pieniądze w wyniku tego wyroku sądowego? Bo mówił świadek o 20 tysiącach, tu gdzieś była mowa o 85 tysiącach, tak? Tak. Na rzecz, z tego co pamiętam, wówczas pani Barbary Zdrenki, ponieważ pan Marek Mosakowski w pewnym momencie zaczął przekazywać wszystkie swoje nieruchomości w ramach darowizny pani Barbarze Zdręce, czyli swojej mamie. I z tego co pamiętam, ja chyba płaciłam wtedy pani, to znaczy ja płaciłam w ogóle do rąk komornika, bo komornik mi ściągał z wszystkiego, co miałam, wszystkie konta miałam poblokowane i tak dalej, wynagrodzenia. I chyba na rzecz pani Barbary Zdrenki, z tego co pamiętam. To proszę mi to wytłumaczyć, bo ja nie za bardzo to rozumiem, bo pani nie mieszkała w tym mieszkaniu, tak, prawda?
Tak, ale do opłat czynszu i wszystkiego na rzecz właściciela zobowiązane są osoby, które są zameldowane. Ja oczywiście próbowałam to znaczy potem, jak już się wyprowadziłam, to oczywiście dlatego wygrałam sprawę, że udowodniłam, że nie mieszkałam tam na Nabielaka. Natomiast początkowo jakby nie pokazywałyśmy z mamą, że ja nie mieszkam na Nabielaka. Rozumiem. Ponieważ byłam jakby jedynym członkiem rodziny, który mógł ewentualnie mamie zapewnić bezpieczeństwo ze względu na to, że był mój syn, który jakby był w stanie zaoferować mamie w pewnym sensie bezpieczeństwo. Ja przepraszam, że to tak mówię, ale ja chciałam mamie tutaj zaoferować cokolwiek, tak? Natomiast my byliśmy w stanie w tym momencie, dostawaliśmy coś, co się nazywa mieszkanie socjalne. Mhm. Moja mama rondowała na bruku. I w tym momencie, ja się nawet zapytałam, jak to wygląda, to wychodziło to tak, że ja jestem zameldowana w mieszkaniu socjalnym, natomiast moja mama nie. I moja mama nawet nie ma meldunku, nie ma niczego, nie może nic zrobić. Jest po prostu człowiekiem nikim w społeczeństwie. To była jakaś paranoja. Czyli tak, z tych 85 tysięcy zasądzonych przez sąd, przynajmniej początkowo, tak, wpłaciła pani 20 tysięcy? Nie. Była pierwsza rozprawa, która jeszcze była podczas życia mojej mamy. My wtedy przegrałyśmy, to było 19 tysięcy i ja wtedy spłaciłam całą kwotę. Całą kwotę. Ja ją rozpoczęłam w ogóle spłacać od momentu śmierci mojej mamy. Który to był rok, te 19 tysięcy? 2011, ale zostało to zasądzone w październiku 2010, z tego co ja pamiętam. Bo ja pamiętam, że my w grudniu jakoś szłyśmy do komornika, musiałyśmy wszystkie dokumenty składać dotyczące dochodów i tak dalej. Przy czym próbowałyśmy z panią Zdrenką ustalić właśnie możliwość spłaty w ratach. Ale pani Zdrenka w ogóle nam nie odpisała nic. A czy w jakiś sposób kontaktowała się z państwem pani Zdrenka? Czy widziała się pani z panią Zdrenką? Nie, my wysłałyśmy pismem poleconym prośbę o to, żeby nam umożliwiła właśnie spłatę w ratach. No niestety nie było żadnej odpowiedzi. Mhm. Ale miały panie jakąś zwrotkę, że doszło tak, to tak? Tak, tak. Ale niestety zero odpowiedzi. I te 19 tysięcy zostało zapłacone, tak? Tak? A później jakieś kwoty jeszcze były zasądzone? Nie, już potem nie. Już potem nie. Jeszcze mam takie pytanie, ponieważ wspomniała pani, że pan Marek Morsakowski oferował 80 tysięcy złotych za opuszczenie lokalu, tak? Tak. A czy mówił, skąd będzie miał te pieniądze? Nie mówił skąd. No zresztą wie pan, no nie pyta się człowieka, skąd będzie miał te pieniądze. Ale oferował tyle, zresztą początkowo oferował w ogóle, żeby moi rodzice przeprowadzili się na ulicę Otwocką i moi rodzice nawet tam pojechali. No to podobno jest straszna rudera w ogóle ta ulica Otwocka. No nie, teraz to jest piękna kamienica odremontowana. Nie, podobno właśnie była wówczas straszna rudera z wybijanymi oknami. I moi rodzice wówczas zaczęli właśnie działać w tym WSL-u. I co się okazało, pan Morsakowski oferował to samo mieszkanie paru osobom. No i było ryzyko, że oczywiście rodzice się przeprowadzą, ale te same osoby dostaną to samo mieszkanie. I wszyscy razem. Tak, no i właśnie dlatego między innymi rodzice się nie zgodzili na to. A czy wie pani coś na temat tego, aby pan Marek Morsakowski innym osobom z budynku oferował pieniądze za wyprowadzenie się? Tak jak mówiłam, wspominałam o tym, że na pewno jednej sąsiadce oferował 50 tysięcy. Była jedną osobą. Nam w teorii oferował dla trzech dorosłych plus dziecka 85. W teorii, tak jak mówię, bo... Nigdy do jakichś poważniejszych rozmów nie doszło? Nie. A czy oferował coś takiego jak pomoc w załatwieniu mieszkania z miasta stołecznego Warszawy? Nie słyszałam o tym. Czy na terenie budynku bywał na przykład pan Hubert Masalski? Bywał. Raz na pewno. Ale w charakterze kogo? Administratora, zarządcy? Pełnomocnika. Pana Morsakowskiego. W teorii był zarządcą, ale nie wiem.
Rozumiem. Dobrze. Powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan Łukasz Konradko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym tutaj świadkowi odczytać fragment książki Święte Prawo. Na stronie 112 znajdujemy taki fragment. Ja może zacytuję. Przed śmiercią los Jolanty Brzeskiej był w rękach Marka M. Pojawił się on w domu przy ulicy Nabielaka w 2006 roku w towarzystwie spadkobierców. Była pora obiadu, a zaskoczona rodzina usłyszała, że ci, co stoją nad ich talerzami, właśnie zyskali prawo do budynku. Antykwariusz usiadł w fotelu, patrzył, jak Brzescy jedzą zupę. Pani słyszała o takim wydarzeniu? Ja nie musiałam słyszeć, ja je widziałam. Pani ja była już... świadkiem tego. Tak, wydarzenia. Ja byłam akurat świadkiem, no może on nie siadał wtedy w fotelu, tylko się przechadzał po mieszkaniu. Wtedy przyszło kilka osób, mi trudno powiedzieć wtedy ile, bo nie pamiętam, ale przyszło kilka osób, twierdzili, że są spadkobiercami i zaczęli się właśnie przechadzać po mieszkaniu, twierdząc, że tu były takie okna, tu były inne okna i tak dalej, jakieś takie komentarze na temat mieszkania i tyle. Pan Marek Mosakowski pojawił się zupełnie innego dnia właśnie z panem Masalskim, Hubertem, i wtedy rozsiedli się na kanapie, pamiętam, ustawionej pod ścianą. To było, przepraszam, że wejdę w słowo pani, to było już po tym wydarzeniu. Tak, i wtedy właśnie zaczęli mówić, że oni tutaj są właścicielami, no i co dalej. Czyli Marek Mosakowski razem ze swoim zarządcą weszli do mieszkania zajmowanego przez zupełnie obce im osoby i czuli się tak jak... Czy coś mówili, coś to znaczy, sugerowali? Ja powiem tak, mój tata był bardzo podejrzliwym człowiekiem, tak? I pewnie w sytuacji, gdyby wiedział, że takie osoby przyjdą, to w ogóle by ich nie wpuścił przez próg, tak? To jest normalne. Ale w związku z tym, że został bardzo zaskoczony tą sytuacją, to jak oni weszli, to on ich po prostu wpuścił, zaskoczony totalnie, że ktoś się pakuje mu do mieszkania, bo to tak wyglądało. Oni po prostu weszli jak do siebie. Rozumiem. I on ich po prostu przepuścił, zdziwiony strasznie tym, co się dzieje. Jak świadek uważa, jaki był cel tej wizyty? Pan przewodniczący już pytał, mi jest bardzo trudno powiedzieć. Albo nas zastraszenie, pokazanie, my tu przyszliśmy po swoje, albo nie wiem, naprawdę mi jest trudno powiedzieć. Rozumiem. Jeszcze taki jeden cytat na stronie 113 tej samej książki. Tymczasem antykwariusz puka do Brzeskich. Kiedy nie wpuszczają go do mieszkania, każe wyciąć zawiasy asystującym mu robotnikom. Wybucha awantura. I następne. Z kamienicy wykruszają się kolejni lokatorzy. Jolanta Brzeska jest ostatnia, ale mieszka z wyrokiem eksmisyjnym. I tam jeszcze dalej jest cytat dotyczący działań komornika. Ja mam takie... pytanie do świadka. Co to znaczy to wykruszanie się lokatorów? Czy to właśnie tak następowało? Mógłby świadek opisać ten cały proces? Tak, jeżeli można tak to nazwać. Tak, bo to rzeczywiście było wykruszanie się. Tak jak mówiłam, że na początku wykruszyły się osoby, które w pewnym sensie stwierdziły, nie warto, bo i tak nie potrzebujemy tego lokalu. To była na przykład rodzina, która i tak została za granicą. Potem był znajomy nasz, który stwierdził, że jest to lokal po jego, nie wiem, ojcu, ojczymie, dokładnie nie kojarzę, i wiedział, że nie będzie miał prawa do tego lokalu. Potem była pani, która stwierdziła, że i tak nie mieszka w tym lokalu, bo mieszka zupełnie gdzie indziej, więc właściwie ten lokal jest jej niepotrzebny. I tak to szło lokal po lokalu, krok po kroku tak naprawdę. I trudno mi powiedzieć, jak szybko, bo jedne szybciej, drugie wolniej, tak? Potem następna rodzina, okazało się, że dostali mieszkanie socjalne, no to następni się wyprowadzili, tak? Potem znowu ktoś, znowu ktoś, znowu ktoś. I to tak następowało. Czy był jakiś, zdaniem świadka, jakiś motor dla tego wykruszania się? W jakim sensie? To znaczy, czy ktoś powodował to wykruszanie się?
No motor był jeden główny. My dostaliśmy wszyscy pismo takie samo, tak? I myślę, że ludzie no, czuli jakieś tam zagrożenie ogólne. No, nie chcieli płacić jakichś dodatkowych pieniędzy, bo jak dostali pismo, że będą musieli płacić za bezumowne zajmowanie lokalu i to były wyliczone pieniądze, których nie mieli, no to nikt nie chce mieszkać, chce się wyprowadzić. Proszę, niech świadek to powie komisji i opinii publicznej zaproponował pan Mosakowski. Tak jak mówiłam, ja nie pamiętam tego, no. Ale pamiętam, że była podwyżka i to nie jedna. Ale nie pamiętam jakiej wysokości. Rozumiem. To wszystko, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Pan Jan Mosiński. Panią, czy spotkała się Pani osobiście lub też poprzez rozmowę ze swoją świętej pamięci mamą z takimi sytuacjami, gdzie na przykład mama mówiła, że Pan Marek Mosakowski dość często wysyła takie ponaglenia mające no, jakąś taką otoczkę pewnych gróźb, ponaglenia opuszczenie lokalu, tak, że zajmujecie Państwo ten lokal nielegalnie, niezgodnie z prawem i tak dalej, i tak dalej. To były właściwie każde jego pismo, jakie było, to było związane właśnie z tym, że jest lokal zajmowany nieprawnie. Każde pismo, które było skierowane do sądu, było kierowane po to, żeby pokazać nam, że my zajmujemy lokal niezgodnie z umową i tyle właściwie. Proszę powiedzieć, czy w tych pismach, te pisma były odręcznie pisane, czy też komputerowo? Wszystkie były odręcznie. Odręcznie. A czy w tych pismach, tak, dziękuję. A czy w tych pismach zawarta była podstawa prawna jakby decyzji pana Mosakowskiego? Nie, nigdy. Nie pamiętam, żeby jakiekolwiek powoływało się na jakikolwiek paragraf, jakąkolwiek ustawę. Nie. To pewnie trudno podać podstawę prawną działań pozaprawnych. Nie, moja mama w odpowiedzi starała się wyszukiwać, zresztą chodziła do różnych prawników, do poradni prawnych bezpłatnych, tam dostawała podstawy prawne, jak kierowała odpowiedzi do sądu, odpowiedzi na pozwy, to starała się powoływać na jakieś konkretne przepisy prawne, ale to nic nie dawało. Rozumiem, dziękuję. Powrócę się do tego tymczasowego zameldowania w lokalu rodziców. Czy rodzice byli głównymi najemcami lokalu przy Nakowskiego 9? Tak, od chyba 1983 roku, bo wcześniej była moja babcia. A czy staraliście się Państwo gdzieś może wyjaśnić, szukać pomocy w wyjaśnieniu tego, że no przecież aby uzyskać tymczasowy meldunek, wymagana jest zgoda głównego najemcy i to są też kolejne jakby takie działania pozaprawne. Tak, my o tym wiedzieliśmy, to znaczy moi rodzice o tym wiedzieli doskonale i tak jak mówię, zgłosili sprawę i na policję, i do prokuratury. I działań żadnych? Zero. Rozumiem. Powrócę do tego zdarzenia, o którym tu już była mowa, to był bodajże styczeń 2006 roku, kiedy pan Marek Mosakowski wraz z innymi osobami usiłował przeciąć sztaby blokujące zajasy drzwi. Mhm. Wówczas pojawiła się też policja. Mhm. Proszę opisać w kilku zdaniach postawę, tak, stróżów prawa. To znaczy ciekawe jest to, że tak naprawdę pan Marek Mosakowski przyszedł jakby z jedną ekipą policji, o ile to mogę tak powiedzieć, i ci panowie policjanci byli po jego stronie i twierdzili, że jak oni twierdzili, że on może się zameldować i jak najbardziej ma prawo wejść do swojego lokalu jako właściciel i nie widzieli zupełnie nic złego w tym, że przecina te sztaby antywłamaniowe, bo machał właśnie tym dowodem meldunku. Natomiast z drugiej strony przyjechali wezwani policjanci przez nas. I ci z kolei twierdzili, że on absolutnie nie ma prawa tak robić, że jemu nie wolno tego robić. Więc no, były zupełnie dwie odmienne opinie, dwie sprzeczne opinie policji. Wówczas z wiedzy, jaką ja posiadam, chciałbym ją zweryfikować w rozmowie z panią. Wówczas pan Mosakowski odstąpił od tych siłowych działań, tak. Ale czy używał jakichś ewentualnie gruźb w rodzaju, ja to i tak jeszcze wrócę? Z tego, co ja wiem, chyba nie. Ja nie słyszałam w każdym Rozumiem, razie. Dziękuję bardzo. I już ostatnie pytanie. W jakich latach tego typu takie no, nachodzenia, nękania przybrały takie pewnego rodzaju apogeum?
Czy to były lata 2007, 2009, 2010, 2011? Niestety nie wiem. Nie wie pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan Sebastian Kaleta. Proszę świadka, moje pierwsze pytanie dotyczy tego, czy wedle pani wiedzy ta sytuacja z tym statusem umowy najmu, bo pani powiedziała, że ZGM wysłał pismo, że umowa najmu dalej obowiązuje, no z kolei pan Mosakowski wysłał pismo, że nie obowiązuje. Czy w tej sytuacji ma pani wiedzę o tym, żeby pani mama bądź pani tato informowali urzędników, że no jest jakaś sprzeczność między tym, co oni mówili, kiedy dochodzi do reprywatyzacji, a tym, co uważa pan Mosakowski? Z tego, co ja wiem, moi rodzice byli i w ZGN-ie i byli u prawników po to, żeby dowiedzieć się tak naprawdę, co się dzieje i na czym oni stoją. I wychodziło, że umowa najmu jest dalej ważna. Kolejne pytanie, które chciałbym zadać, to jest, pani powiedziała o wielu formach zachowań, które można odbierać jako szykany w zajmowaniu tych lokali w tym budynku przez najemców komunalnych, ale czy mogłaby pani wymienić jakieś zachowanie szczególne, które pani świętej pamięci mama uznawała za szczególnie uciążliwe w tym, co tam miało miejsce? Czy mogła pani wskazać coś, co w świadomości pani mamy było w jej opinii czymś najbardziej takim uciążliwym? Trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że to całość wszystkich tych zachowań była bardzo, bardzo taka szykanująca i myślę, że moja mama nie czuła się bezpieczna w swoim własnym domu, ze swoimi własnymi drzwiami. Czyli można powiedzieć, że to, co się działo od połowy 2006 roku przez kolejne lata, w jakiś sposób pani mogła opisać, jak to wpływało na mamy, jej zachowania, pewno, jej właśnie poczucie bezpieczeństwa i to znaczy, poczucie ja mogę powiedzieć, swobody życia. To znaczy ja mogę powiedzieć tak, że moja mama była osobą bardzo taką pogodną, bardzo, bardzo taką fajną i bardzo energiczną. Natomiast od czasu, jak dotknęła ją reprywatyzacja, to ja przychodziłam do domu i moja mama, bo ja bywałam raz na tydzień u mamy, tak, od czasu urodzenia mojego dziecka, to było w 2004 roku i moja mama od 2006, jedyne co jakby ogarnęło jej myślenie, a właściwie musiało ogarnąć, to była reprywatyzacja, to były kolejne pisma, to przychodziłam do domu, a ona wyjmowała segregator, była bardzo taka uporządkowana, miała wszystko zawsze poukładane, bardzo dobrze poukładane. I zawsze wchodziłam do niej do domu, to była niedziela, przyjeżdżałam na obiad, a ona pierwsze co, to wyjmowała segregator i mówiła, zobacz. I pokazywała mi kolejne pismo i to kolejne pismo było oczywiście podpięte z kopertą, kiedy wpłynęło. Potem pismo, które było odpowiedzią na to pismo i ja gdzieś czułam, że ja w tym wszystkim wariuję. Po prostu ja gdzieś... Nie wiem, że moja mama, że szłyśmy na spacer do łazienek i zamiast moja mama patrzeć, nie wiem, jak rośnie jej wnuk, jest ciągle w tych przepisach, tak? Że moja mama ode mnie pożycza książki o, nie wiem, o podstawach prawa, które ja miałam na studiach. Uczy się kodeksu cywilnego, uczy się, nie wiem, kodeksu postępowania administracyjnego. Że oczywiście to jest fajne dla starszej pani, która poszerza swoje horyzonty, ale no, ludzie, przecież ona powinna chodzić ze swoim własnym wnukiem na plac zabaw, nie wiem, do kina, do muzeum, gdziekolwiek, tak? A ona po prostu zaczęła żyć tymi przepisami i pisaniem pism i tym, co tylko dostanie i czy zaraz dostanie podwyżkę, czy zaraz będzie musiała znowu do sądu iść, odpisać na kolejne pismo. To było straszne. To było po prostu straszne. Ja to tak odbieram jako osoba, jako jej córka. Czyli można powiedzieć, że pani mama podjęła, można powiedzieć, walkę w tej sytuacji, w której się znalazła, walkę o to mieszkanie, w którym mieszkała od kilkudziesięciu lat, ale jednocześnie ta walka miała jakiś cel, czyli liczyła na to, że się skończy dla niej pozytywnie, jeśli chodzi o instytucje państwa, które wydawały wyroki, decyzje. Nie, to znaczy mojej mamie nie zależało na tym konkretnym mieszkaniu. To nie o to chodzi. Moja mama chciała
kawałek dachu nad głową. O, może to tak powinnam określić, ponieważ w tym układzie prawnym, który istniał, to mojej mamie nic nie przysługiwało. Tak? Pani mama walczyła, żeby nie być bezdomną. Żeby nie być bezdomną. I to była jej walka od 2006 była, roku, o, niemal tak, do 2011. Tak, pani mówiła, że dwa dni przed śmiercią takie pismo tak. też pani mama wysłała. I czy w związku i nikt z tym, nie uważał, że jest to w ogóle walka jakaś rozsądna. Czy jakaś instytucja państwa w tym okresie przyznała pani mamę w którejkolwiek ze spraw rację? Nie. Mówię o Urzędzie Miasta, sądach, prokuraturze. Nie. Czy, bo wiemy z informacji publicznych, że z medialnych, że pani mama oprócz tego, że w tej walce o swoją godność, o to, by nie stać się osobą bezdomną przez tych kilka lat, również podjęła działania, można powiedzieć, publiczne w sferze pomocy innym osobom dotkniętym taką sytuacją. Mogą pani opisać tę sferę życia pani mamy? W związku z tym, że moja mama zaczęła, można powiedzieć, że studiować prawo, no bo zaczęła czytać książki prawnicze, podstawy prawa, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, wiele rozporządzeń, mnóstwo ustaw, między innymi o ochronie praw lokatorów, to stwierdziła, że trzeba innym ludziom pomagać, takim jak ona. I na początku właściwie moi rodzice korzystali z takiej organizacji, która nazywa się Polska Unia Lokatorów, ale potem sami stwierdzili, że trzeba no też coś zrobić dla innych i założyli Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów po to, żeby inni tacy jak oni nie zostali sami, tak jak oni zostali sami, i że trzeba zrobić coś więcej. Też w mediach zachowało się wiele relacji z różnego rodzaju aktywności tego stowarzyszenia, o którym pani wspomniała, jak i innych organizacji, które w późniejszym czasie były zakładane, w 7, 8, 9 roku powstawały kolejne organizacje, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu. W pewnym okresie te organizacje musiały powstawać z uwagi na los, który spotykał coraz więcej osób w Warszawie. Zachowały się relacje, na przykład kiedy pani mama była na Radzie Miasta, zachowały się relacje z różnego rodzaju manifestacji, pism kierowanych do włodarzy miasta. Czy pani mama, mówiła pani podczas tych na przykład obiadów niedzielnych, tak już, jeśli oczywiście świadek czuje się komfortowo, żeby o to sobie przypomnieć, bo pani mówiła o tym, że mówiła z emocjami o tych sprawach, którymi się zajmuje. Czy mówiła, jakie miała odczucia na temat tego, jakie są reakcje na te protesty, na te różnego rodzaju listy, bo mamy list z 2009 roku do pani prezydent, mamy sesję z 2009 roku bardzo głośną temat lokatorów, w 2010 roku protesty środowisk lokatorskich, które mówiły, że Warszawa staje się stolicą bezdomności z uwagi na reprywatyzację. No, czy pani mogła opisać, co pani mama mówiła, jak wracała z tych manifestacji, z tych wszystkich aktywności, jak to odbierała? Ja też czasem uczestniczyłam w tych protestach i nie było żadnych reakcji. Czy pani mama, na koniec, miała poczucie, że w jakikolwiek sposób nasze państwo stawało w obronie interesów? Nie. Dziękuję. Dziękuję. Pan Robert Kropiwnicki. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, czy te okoliczności przejmowania tej nieruchomości, a czy lokatorzy byli wtedy informowani? Czy ktoś, pani rodzice byli o tym informowani, było jakieś spotkanie, czy mieli jak, skąd uzyskali wiedzę, że zmienia się właściciel? Tylko pismo, tak jak powiedziałam z ZGN-u, że zostało przejęte. Że jesteśmy przekazani. No przepraszam, ja to porównywałam trochę, że zostaliśmy przekazani jak żywy towar. Uh-huh. Czyli tym pismem zostali poinformowani lokatorzy, że będą tak. płacili teraz komuś innemu. Tak, i że zostaniemy już poinformowani przez właściciela. Rozumiem. I to wszystko. Proszę powiedzieć, czy wtedy przed przejęciem, czy były jakieś rozmowy z sąsiadami, którzy byli właścicielami mieszkań? Czy, nie. A czy te relacje z, później były jakieś takie, to były dobre relacje pomiędzy tymi, którzy byli lokatorami, a tymi, którzy byli właścicielami? Czy tam
My praktycznie wszyscy się znaliśmy, tak, od wielu, wielu lat. Tak jak, no powiem szczerze, no, nad nami mieszkał pan, który miał wykupione mieszkanie. My wspólnie, no tak jak mówię, no, mieliśmy tylko kwaterunkowe, ale nad częścią naszego mieszkania była z kolei tak zwana suszarnia i nas zalewało co roku, bo niestety dach był nieszczelny i my po prostu wspólnie wchodziliśmy na dach i ten dach uszczelnialiśmy. Nie miało znaczenia, czy ktoś ma wykupione mieszkanie, czy niewykupione. Po prostu robiło się razem. Panowie były to wspólnie, sąsiedzkie relacje. Tak, wspólnie przytykali rynny. No robili mnóstwo takich rzeczy. No nikt nie patrzył, czy ktoś ma wykupione mieszkanie, niewykupione, jest właścicielem, nie jest właścicielem. Czy po przejęciu ci właściciele byli, jak byli traktowani przez pana Mosakowskiego? Z tego co wiem, to też był jakiś problem, ponieważ pan Mosakowski próbował pozyskać większościowy udział głosów na którymś z głosowań, jeśli chodzi o głosowanie na spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej. Ale nie wiem, co dalej było. Wiem, że próbował takie coś zrobić. Rozumiem. Proszę powiedzieć, czy jak pani... Bo... Jak to technicznie było? Państwo ubiegaliście się o lokal socjalny, pani z synem osobno i mama osobno, czy państwo razem się ubiegaliście? Nie, my się nie ubiegaliśmy osobno, tylko w związku z tym, że ja jestem osobnym gospodarstwem, to mi został przyznany. Natomiast moim rodzicom nie został nigdy przyznany lokal socjalny. Czyli złożyliście państwo dwa wnioski, nie, tak? Nie, w ogóle nie składaliśmy. Sąd po prostu sam rozpatrzył. I przyznał. Aha, okej, czyli w ogóle ja nigdy w procesie nie... eksmisyjnym tak. Pani z synem uzyskaliście prawo do lokalu tak. socjalnego, a pani mama z tatą tak. nie uzyskali. Tak. Ze względu na co? Jak są to uzasadnienia? Nic, po prostu nie mieli odpowiedniego wieku, nie byli osobami niepełnosprawnymi. W ogóle po prostu. Czyli to decyzją sądu było tak, tak naprawdę. Tak, czyli, decyzją sądu. Sądu. Pani tak, uzyskała więc... prawo do lokalu socjalnego, a rodzice tak. nie uzyskali. Tak, moja mama miała wówczas, no była nie wiem, no 62 lata, no to tata miał 60. O, jasne, ale okej, okay, tak, to jest to tak dość, ta techniczna informacja, ale dość tak. istotna. A czy później jak państwo rozmawialiście z wydziałem lokalowym, to rozmawialiście o tym, żeby jakieś jedno mieszkanie uzyskać, czy jak to nie, było? Nie, czy były nie, jakieś nie, takie nie, rozmowy nie, absolutnie z miastem? Nigdy nie chcieliśmy, bo nie chcieliśmy nikogo naciągać na więcej mieszkań, absolutnie, bo to nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, jak podkreślam, moim rodzicom, tak? Potem mojej mamie. I tylko i wyłącznie o to chodziło. Natomiast w wydziale lokalowym rozmawialiśmy pod kątem tego, co będzie, jeżeli ja się potencjalnie wprowadzę, zamelduję, to jak ja będę mogła zameldować swoich rodziców? I okazało się, że nie będę mogła. Okay. Moi rodzice w ogóle nie byliby nigdzie zameldowani. Byliby osobami znikąd. Proszę powiedzieć, bo powiedziała pani o tym, że o spadek po pani tacie wystąpił pan Masalski. Na tak. jakiej podstawie to, o co chodziło? Pani mogła ten wątek lekko rozwinąć. Tak jak mówiłam, toczyła się wówczas któraś z rozpraw. Ja już nie pamiętam, szczerze mówię, było ich naprawdę bardzo dużo. I mój tata zmarł. I wtedy pan Masalski mógł wykazać, że ma tak zwany interes prawny, i mógł wystąpić o to, żeby wcześniej niż przed upływem pół roku po śmierci mojego ojca nastąpiło przejęcie spadku po śmierci, żebyśmy my nabyły spadek. Bo w ciągu pół roku, z tego co ja wiem, nie jestem prawnikiem, ale jest coś takiego, że w ciągu pół roku można przed notariuszem trzeba zdecydować, co się zrobi, czy się przyjmie spadek, odrzuci, czy z dobrodziejstwem inwentarza. I my miałyśmy te pół roku. Natomiast pan Masalski próbował nas zmusić, żebyśmy to zrobiły wcześniej i żeby dalej się mogła toczyć, określmy to, jego rozprawa. Aha, rozumiem już, o co chodzi. A proszę powiedzieć, a co się działo z tymi zwalnianymi lokalami, które opuszczali poszczególni mieszkańcy? To co się tam działo? Były sprzedawane. Aha, czyli kupowały to inne osoby. Tak. Rozumiem. Proszę powiedzieć, bo to, jak pani powiedziała na początku, toczy się śledztwo, to śledztwo zostało wznowione. Czy pani ma dostęp do akt tego śledztwa i a czy pani ma informacje na ten temat? Nie mam dostępu do akt. Czy była pani po tym wznowieniu przesłuchiwana?
Tak, przez to która prokuratura prowadzi to śledztwo? Prokuratura w Gdańsku. W Gdańsku, czyli była pani w Gdańsku przesłuchiwana? Nie, tak? Byłam przesłuchiwana w Warszawie. Mhm. Mówiła pani w wywiadach o tym przesłuchaniu. Czy może pani to powtórzyć? Jeżeli to jest jakiś kłopot, to nie, ale jak pani uzna, jeżeli pani mogłaby. To są informacje, to w pewien sposób gazetowe, można powiedzieć. Czy to, w jaki sposób czy była pani traktowana na tym przesłuchaniu? To znaczy ze względu na śledztwo nie mogę. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo. Czy strony mają pytania? Szanowna pani, kilka pytań, jeśli można, do pani. Rozumiem, że panowie już zakończyli, tak? Przepraszam. Chciałbym zapytać panią, czy pani jest w stanie powiedzieć, kiedy został przekazany lokal? Czy pani zna tą datę, nieruchomość cała? Nie znam daty. Spadkobiercą. Nie znam. A czy te szykany, o których pani wspomniała, zaczęły się bezpośrednio po tym przekazaniu, czy jakiś czas później? Myślę, że jakiś czas później, ale niestety nie znam daty, więc nie potrafię powiedzieć, czy zaczęły się bezpośrednio, czy jakiś czas później. Rozumiem. Kończąc ten wątek, chciałbym zapytać panią jeszcze o kwestię lokalu socjalnego. Czy pani ten lokal, który pani proponowało miasto, dzielnicę ostatecznie przyjęła pani, czy nie? Nie, nie przyjęłam lokalu, który mi miasto proponowało. Napisałam pismo, że ze względu na to, że posiadam, że mam zaspokojone swoje potrzeby mieszkaniowe, dziękuję za lokal socjalny. Napisałam oficjalne pismo, złożyłam do Wydziału Lokalowego Urzędu Dzielnicy Mokotów. Był to rok, zdaje się, że 2012, może 13. Czy ma pani wiedzę, że w załączniku do uchwały Zarządu Dzielnicy Mokotów ze stycznia 2010 roku wpisano taką uwagę, że z chwilą realizacji zapadłego wyroku sądu przyznającego uprawnienie córce i wnukowi do lokalu socjalnego, przy składaniu oferty lokalu socjalnego należy zabezpieczyć również powierzchnię mieszkalną dla pani Jolanty Brzeskiej jako osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania z najemcą. No to niestety nie wiem, bo ja czegoś takiego nie widziałam. Czy pani ma świadomość, że pisma, jakie mama kierowała do miasta, później były w jakiś sposób przez urzędników rozpatrywane? Na przykład, czy pani jest wiadomo, że 20 października 2010 roku pan zastępca prezydenta, pani prezydent, pan Andrzej Jakubiak zwracał się do burmistrza dzielnicy Mokotów z prośbą o to, by zarząd dzielnicy rozpatrzył możliwość wynajęcia na rzecz pani Jolanty Brzeskiej lokalu z zasobu mieszkaniowego miasta stołecznego Warszawy i kopię tego wysyłał do mamy? Nie widziałam takiego pisma. Ja też takiego pisma nie dostałam. Innych pism tego rodzaju pani również nie pamięta? Nie dostałam. I chciałbym zapytać jeszcze jedną rzecz. Czy pani ma orientację, że w pierwszej sprawie o eksmisję zapoczątkowanej pozwem pana Mosakowskiego z września 2006 roku, ostatecznie Sąd Okręgowy w czerwcu 2008 roku uwzględnił apelację, którą wniosła mama, zmienił wyrok Sądu Pierwszej Instancji i oddalił to powództwo, orzekając, że macie państwo, mama uprawnienie do zamieszkiwania w tym lokalu. Tak, wiem, bo nawet uczestniczyłam w tej rozprawie. Jakie później, co później się zdarzyło? Czy pani ma wiedzę, czy było jakieś wypowiedzenie umowy najmu, czy podwyższenie czynszu? Jakie były losy? Tak jak mówiłam, i próby wypowiedzenia z podstawami, że rzekomo próbuje tam ktoś zamieszkać, czyli jakieś pisma były osób, które tam będą mieszkać, i podwyżki czynszu też były. Tak jak mówię, kwot nie pamiętam, bo kwoty wszystkie i dokumenty przekazane zostały na rzecz Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Już mówimy po 2008 roku, czyli po tym pierwszym wyroku korzystnym dla państwa. Tak, po tym pierwszym wyroku, który został, apelacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeżeli nie ma więcej pytań, to uprzejmie dziękujemy świadkowi. Ze spotkania zostanie